Siemanko, witam Was na kanale Artur Wilanowski, ze mną Małpa i gratuluję od razu wygranej. Siemanko, dziękuję bardzo. Dobra, chodźmy troszkę tutaj bliżej. Powiedz, jak tam pierwsze wrażenia z ringu Gromdy 4x4? Jakie to uczucie w ogóle? No dobre uczucie, ja jestem przyzwyczajony do ringu, bo jak mówię, ja mam stoczonych 5 walk zawodowych, jestem przyzwyczajony do flash, do kamer i tak dalej, ale jeżeli chodzi na gołe pięści, to był mój debiut i pierwszy raz, więc stres był ogromny, tak? Jest to miłość od pierwszego pierdolnięcia? Ja zawsze to kochałem się napierdalać po ryjach, tylko że mówię, już jestem troszeczkę wiekowy, ale zawsze to jest jakoś... I mi po drodze. Na pewno można po tobie dostrzec, że właśnie masz ten nokautujący cios. Masa też tutaj i rzeźba robi swoje. Jak się przygotowywałeś? No nie mogę, nie mogę odkrywać tajników trenerów. Przygotowałem się dobrze, mam zajebistych trenerów. Pozdrawiam z tego miejsca Tomka Makowskiego, Arka Cyruka, całą Zieloną Górę, która mi pomagała w przygotowaniach, Piechowiaka i w ogóle Michała Szmajdę. Mega, mega, mega wszystkich. Kroplówki.pl pozdrawiam. No wszystkich moich sponsorów i w ogóle wszystkich. To zapytam Cię odnośnie w sumie wygranej tej walki, ponieważ można powiedzieć, że przez kontuzję wygrałeś. Jest taki lekki niesmak? Ja nawet powiem Panu, że był taki... Jak to się nazywa? Taki był szał. Nie zasługuje na Pana. Był taki chaos, że nawet nie wiedziałem. Czy on tam, widziałem, że ma coś z nogą, czy on dostał na nerkę, czy na nogę, czy coś tam, no nie wiem, to jest po prostu nie fart. Chciałbym iść do niego i mu teraz podziękować, bo naprawdę jest twardym zawodnikiem i kurczę, szacun dla górala, mega, nie? A powiedz, to właśnie z takiej adrenaliny tam wleciałeś w górala, bo parę razy krótka była to bitka, ale parę razy wylądowaliście oboje na Raczej ja nie wylądowałem na deskach, znaczy, tylko po prostu razem polecieliśmy. Tak. Nie poczułem żadnego ciosu, żebym leżał na deskach. Gdzieś jak mnie trafiał, to przechodziło to przez głowę, także było okej. A chciałbyś się sprawdzić właśnie w formie turnieju? Tak, chciałbym, ale na to muszę się przygotowywać z pół roku, bo to są naprawdę twarde chłopy i nie ma sobie co robić żartów. Czyli co, jak już to przyszłe kolejne edycje turniejowe, ponieważ myślę, że no, do tego czasu turnieje się odbędą i ten pas być może już ktoś zdobędzie. Wie Pan co, ja muszę zoperować biceps, mam ciężką operację przed sobą, implanty muszą mi wczepić i tak dalej. Jak się wykaraskam, wygrzebię, wytrenuję, wtedy będziemy startować do turnieju. Jak będzie słabsza kondycja, będziemy startować w superfightach. Kontrakt jest na pięć walk, także jeszcze mnie zobaczycie, spokojnie. To jeszcze mógłbyś coś powiedzieć więcej odnośnie tego bicepsa, co tam się stało? No mogę pokazać, no widzisz jak jest zerwany, no co mam Ci mówić więcej, jest zerwany i trzeba go naprawiać. Dobra, lecimy, walka Huntera, oglądamy, kibicujemy i mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy ponownie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam szefostwo Gromdy. Niech nie zapomną o bluzie, którą bardzo bym chciał. Mam nadzieję, że za wygraną walkę Mateusz Borek dorzuci mi bluzę z Gromdy, taką z kapturem. To pozdrowienia dla Mateusza, chyba zasługuje na nią. To na sam koniec życzę zdrówka przede wszystkim. I zapraszam do linku do zrzutki dla Wiktorka poniżej. Jasne, zaraz się zrzucimy do Wiktorka, nie ma problemu. Idę tylko do górala, do narożnika, zobaczyć co mu się dzieje, tak? A gdzie jest Wiktorek, tam gdzie mamy dorzucić? To wszystko będzie na YouTubie, dobrze. Także zapraszam. Okej, dziękuję. Piąteczka, dzięki wielkie.